Jest poniedziałek, 28 maja. Cezary Adamski, zapraszam na specjalne wydanie programu lokalnego Telewizji Centrum. W piątek około 22 wybuchł pożar na jednym ze składowisk odpadów sztucznych na terenie Parku Przemysłowego Boruta. Dzisiejszy program poświęcony będzie w całości tej katastrofie i stąd dziś tu, na miejscu wciąż trwającej akcji, nasza obecność. Na początek spójrzmy, jak było w piątek, wieczorem i w sobotę. Pożar objął około 20 tysięcy ton zgromadzonych na składowisku odpadów. Płomienie sięgały na wysokość kilku pięter, a potężna chmura toksycznego dymu rozciągała się na kilkadziesiąt kilometrów. W akcję zaangażowano pół setki zastępów straży pożarnej, blisko 300 strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotniczych jednostek z całego regionu. Natychmiast uruchomione zostały sztaby zarządzania kryzysowego. Oto skrót konferencji służb z soboty i niedzieli. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma poszkodowanych osób, nie ma rannych, wszyscy strażacy są sprawni i w pełni sił. Mamy, jeśli chodzi o kwestie gaśnicze, wystarczającą ilość sprzętu gaśniczego, wystarczającą ilość strażaków i niezakłócony dopływ wody. Udało się pozyskać także sprzęt nie gaśniczy, ale do ugaszenia tego pożaru niezbędny. Akcja gaśnicza może trwać jeszcze kilka dni, ale pożar jest pod kontrolą. Zagrożonym obiektem podczas tego pożaru była firma sąsiadująca ze składowiskiem tego materiału, firma Brentag. Jest to firma, która zajmuje się koncesjonowaniem i dystrybucją środkami chemicznymi, środkami, które stwarzają zagrożenie pożarowe, i w pierwszym etapie siły i środki były skierowane po to, żeby zabezpieczyć ten obiekt przed przedostaniem się pożaru. Pożarem w tej chwili objęta jest powierzchnia około 1,5 hektara. Na miejscu mamy 16 zastępów gaśniczych średnich i 34 zastępy ciężkie.
Na miejscu działa około 250 strażaków. W tej chwili sytuacja pożarowa jest opanowana, pożar jest zlokalizowany, mamy w pełni zagwarantowane zaopatrzenie wodne i działania gaśnicze w tym momencie polegają na tym, że ta masa, która uległa i ulega spaleniu, będzie rozwarstwiana i będzie przelewana środkiem gaśniczym. Proszę Państwa, sytuacja jest, jeżeli chodzi o stan powietrza, dobra. To jest szczęście w nieszczęściu, że mamy takie warunki meteorologiczne, a nie inne. Nasza stacja w Zgierzu nie pokazuje podniesionych parametrów w zakresie norm. Również stacje, chociażby takie miejskie, które sama gmina Aleksandrów na swoim terenie zamontowała, one również nie pokazują tych przekroczeń. Tak jak pan wojewoda powiedział, to co w ochronie środowiska i w ochronie zdrowia ludzkiego nazywa się zasadą prewencji, stąd to zalecenie, żeby ograniczyć aktywność na świeżym powietrzu. Nie dlatego, że teraz jest źle, ale dlatego, że zawsze potencjalnie może się zmienić pogoda, prawda? Natomiast na dzień dzisiejszy zagrożenia nie ma. Na naszej stronie, również na stronie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi publikowane są komunikaty odnośnie tego zagrożenia. Szanowni Państwo, w tej chwili trudno jest mówić o przyczynach tego pożaru, ponieważ akcja gaśnicza nadal trwa. Ograniczona jest możliwość wejścia w środowisko pożaru. W związku z powyższym trudno jest tak naprawdę stwierdzić, co było przyczyną tego pożaru. Płonie. Wiemy doskonale, co tam płonie. Spółka sprowadzała odpady generalnie komunalne, w większości posortowane. W znakomitej większości to były tworzywa i papier. Sprowadzała te odpady po prostu z zachodu. W większości plastiki i papier. To była legalna działalność? Tam były jakieś zarzuty wobec tego? Do pewnego momentu, tak. Od pewnego momentu, od 1 maja, kiedy skończyło się zezwolenie udzielone spółce, można powiedzieć, że co samo to magazynowanie w tym miejscu, to już jest działalność nielegalna. Przeczuwałem to już rok temu, że tak to się skończy. Tego typu firmy niestety wielokrotnie tak działają. Takich miejsc na terenie całego kraju mamy dużo. Państwo doskonale to wiecie. W momencie, kiedy firma zaczyna funkcjonować, czy on jest wiarygodny, czy nie. Koncesja była na jeden rok i w ciągu tego roku działali. Gdzieś kontaktowaliście się z przedstawicielami tej firmy? To znaczy, generalnie powiem tak, kontakt był bardzo utrudniony, gdyż przedstawiciel firmy, czy właściciel firmy wskazywał Łódź jako miejsce zamieszkania, miejsce kontaktu. Często go tam po prostu nie było w tym miejscu. A gdzie teraz przebywa? Gdzie jest ten właściciel? Trudno mi jest powiedzieć. Ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być właściciel. Kiedy było to zgłoszenie do prokuratury? Proszę? Kiedy było doniesienie do prokuratury? Koło połowy kwietnia. A czy były jakieś kary dla tego właściciela? Tak, z tego co wiem, Straż Pożarna nałożyła karę. Wywiązał się? Zapłacił? Tego nie wiem. W jakiej wysokości te kary? Z tego, co mi jest wiadomo, 500 zł. Firma składowała te odpady tutaj na tym miejscu. Co miała z nimi dalej robić? Co miała z nimi dalej robić? Miałbym tak zostać na stałe? To znaczy, z tego, co wiem, starali się o to, żeby zlokalizować, zainstalować linię do przerobu tych odpadów. Ale pan rozumie, miał zastrzeżenie, bo pan złożył to zawiadomienie do prokuratury i informował Straż Pożarną, że to jest niewłaściwe działanie? Tak, ze względu na to, że ilość składowanych tych odpadów była tak duża, że przewidywaliśmy, że może dojść do tej sytuacji, która zaistniała, czyli do zagrożenia przeciwpożarowego. I do tego doszło? I do tego niestety doszło. Nie można było zareagować wcześniej, przymusić firmę do wywiezienia, do utylizacji, do recyklingu? To znaczy, tutaj przymuszenie to głównie z naszej strony po wydaniu koncesji my sprawdzamy, czy zgodnie, firma działa zgodnie z udzieloną koncesją. No w tym wypadku, jak żeśmy prowadzili tą kontrolę, nie było nic niepokojącego. To się zadziało, ilość tych odpadów w ostatnim czasie gwałtownie narosła, bo ona w pewnym momencie nie było ich tak dużo, natomiast w końcowym okresie rzeczywiście zostało nawiezione tutaj bardzo dużo, w związku z tym zadziałanie nie było po prostu realne, skuteczne zadziałanie. Można podejrzewać, że właściciel porzucił to miejsce? To znaczy, trudno powiedzieć, właściciel wystąpił o następną koncesję, wyglądało na to, że chce dalej kontynuować tą działalność.
ciągu godziny od wybuchu pożaru w Zgierzu i okolicznych miejscowościach wybuchła swoista panika. Mieszkańcy bali się o swoje zdrowie, o to, czy powietrze nie jest skażone. Odcięta od prądu została elektrociepłownia, przez co w kranach zabrakło ciepłej wody. Zasilania nie było zresztą na obszarze całego parku przemysłowego. Pytani przez nas zgierzanie są, co nie dziwi, oburzeni. Pozwolenie pozwoleniem, ale ktoś jest odpowiedzialny za te śmieci, które je tu trzymał, nie? Tak mi się wydaje. A to jest utrzymywane w jakiejś tajemnicy, nie wiem. Nie wiem dlaczego. Powinno być jawnie powiedziane. Ten i ten składał, żeby go potępić, a nie. Myśli pan, że teraz zamiast recyklingu właśnie się podpala, żeby szybciej się pozbyć śmieci? Być może. Być może to jest sposób na pieniądze. Być może to ta hałda była nawet ubezpieczona i dwa razy zarobi. Jak to się nie obawiamy? Trzeba było z domu nie wychodzić. A co pani w ogóle o tym myśli? A bardzo źle myślę o tym. Bardzo źle myślę o tym. I beczki tam, i plastik tam ponoć za granicę nawet śmieci przywozili. Różne rzeczy. O tym wysypisku, które się teraz pali? Teraz, które się pali. Teraz, bo ja tam niedaleko mieszkam. Masakra. Jedna wielka masakra, moim zdaniem. Pomijając to, że jeden wielki syf na nas idzie i o tym głośno się nie mówi. Tak, to nie jest tak, że za chwilę ktoś umrze, ale za kilka lat naprawdę odczujemy to wszyscy. My z dzieckiem od dwóch dni tak naprawdę, no dzisiaj wyszliśmy, bo zakupy trzeba zrobić, a tak naprawdę to byliśmy poza Zgierzem w weekend. A myśli pan, więcej powiedzieć? Kto jest za to odpowiedzialny? Jak pani... Myślę, że wszystkie osoby, które są rządzą tym miastem, jeśli mieliby troszeczkę honoru, po prostu... Podaliby się do dymisji, po prostu. Ale myślę, że honor, no nie będę używać brzydkich słów, mają głęboko gdzieś tak. Władze chyba miasta, no bo któż inny. Tak mi się przynajmniej wydaje. No wie pani, no skażone środowisko, no najbardziej strach to dzieci. No. Pani się też boi o swoje życie i zdrowie? No też oczywiście, bo sama nie dosyć, że jestem chora, to jeszcze wie pani, jak to... ta smuga dymu by przyszła, no to byśmy wszyscy cierpieli na tym, nie? Nie mam pojęcia, kto za to, ale to mi się zdaje, że podpalenie to było. Bo to w Polsce w paru miejscach to było, to wie pan. Nie tylko Zgierz? No nie tylko Zgierz właśnie. Pan boi się o swoje życie, zdrowie najbliższych swojej? No, życie to każdy się boi swoje. Myśli pan, że to nam realnie zagraża właśnie? Może zdrowiu. Pożarze? Lepiej się wypaliło, wie pani, bo nie ma miejsca na środowisko. No ktoś jest za to odpowiedzialny, ale kto to, skąd my możemy wiedzieć? To władze pisał chyba, nie? No właśnie, kto, jak pani myśli? A ja nie wiem, nie orientuję się władze tak bardzo. Władze miasta. A boi się pani o swoje życie, zdrowie najbliższych? No to nie. Myśli pani, że to nam naprawdę może zaszkodzić? Myślę, że tak, bo Boruta to jest jedno wielkie składowisko nie wiadomo czego. Za różne tam odpady. Oczywiście i bardzo szkodliwe też. Nie wiem, władze Zgierza, no kto? I właściciel tego. No właśnie, jak ten odpowiedzialna osoba za pożar, co, jaka kara dla niego? Ja to bym, wie pani co, wziął siekierę, porządny piniek i łeb jednemu i drugiemu uciął i by więcej tego nie robili. Ten, kto podpisał im zgodę. A sam sprawca jakby podpalenia, jak powinien być ukarany? Albo ta osoba, która to zleciła? Pozbawiona wszelkiego rodzaju stanowiska i jeszcze dodatkowo powinien ponieść karę za to. Bo żeby to nie chcę mówić dalej, że... Starostwo, urząd miasta, a w ogóle to powinni wyciągnąć z tego straszne konsekwencje. Ludzie nie pozwolili na składowanie, przecież tam robili jakieś protesty, strajki i tak dalej. I złapać tego listem gończym, tego, co tak zrobił, żeby składować tu, jak nie ma firmy tej jakiej? No to tutaj tego nie było. No to jak powinien być ukarany winowajca? No to jest dla sądu, nie dla nas. To jest sprawa dla sądu. No, podobnie, że jest prokurator, niech go ścigają. Przecież są teraz odpowiednie listy gończe i tak dalej, i tak dalej. Niech ścigają takich ludzi. No nie można... że dosyć nas Boruta truła tyle lat, a teraz jeszcze ktoś sobie składa odpady z najbogatszych krajów, jak ze Szwecji, Niemiec czy Włoch? No proszę pani. Dziś do Zgierza przyjechał wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Wziął udział w konferencji prasowej lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tą sytuacją tutaj, w związku z tym,
dramatycznym wydarzeniem na terenie miasta Zgierza podjąłem decyzję, że w dniu dzisiejszym kieruję sprawę do nadzoru nad prokuraturą, do prokuratora generalnego, pana ministra Ziobro. Jutro mu osobiście to zawiozę, porozmawiam w tym temacie i szanowni państwo, musi być tu dokładnie wszystko sprawdzone. Nie może być zgody na to, aby mafia śmieciowa nie tylko w Zgierzu, ale w innych miejscach kraju działała bezkarnie, bezprawnie. My na pewno wszystko zrobimy, aby ukarać wszystkich winnych, szanowni państwo. I dlatego myślę, że moja wizyta u pana ministra Ziobry jutro przyniesie ten efekt, że pan minister weźmie nadzór nad tą sprawą. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim osobom i wszystkim służbom, które są zaangażowane w akcję gaśniczą, w akcję ratunkową tutaj na terenie Eko Boruta w Zgierzu. Mieście, które ostatnio stało się sławne niestety nie z wielu dzielnie pracujących tutaj ludzi, ale właśnie z tego miejsca, które jest za nami, którego dogaszanie właśnie trwa. Strażacy tutaj pracują po 12 godzin, zmieniają się, wykonują kawał ciężkiej pracy w bardzo trudnych warunkach. Rozmawiałem ze strażakami, mówili, że zdarzało im się już gasić pożary odpadów, ale jeszcze takiego pożaru w takiej skali gasić nie mieli okazji. I mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żeby do takich pożarów dalej nie dochodziło, ale mamy, szanowni państwo, bardzo poważnego przeciwnika. Mafię śmieciową, która wykorzystuje niefrasobliwość niektórych samorządów. Bo szanowni państwo, tutaj wydano pozwolenie firmie, która, jak widzicie państwo, czym to się skończyło, tak? Dlaczego mówię z taką stanowczością? Ponieważ jestem po rozmowie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, który rok temu już ostrzegał przed wydawaniem zgody na składowanie odpadów tutaj. Niestety starosta nie usłuchał i pochopnie wydał taką decyzję. Uważam to za skandaliczne niedochowanie obowiązków, które ciąży na urzędnikach państwowych. Szanowni państwo, można wiele zrobić w prawie. Mamy restrykcyjne przepisy w wielu obszarach i to są i kary więzienia, i kary finansowe, ale ten najważniejszy element tego łańcucha bezpieczeństwa ekologicznego, czyli polskie samorządy, które są odpowiedzialne za kwestie gospodarki odpadami na swoim terenie, to mają do spełnienia doniosłą i ważną rolę. Jeśli te podmioty zawiodą, trudno jest działać innym organom państwa, chociaż pracujemy tutaj bardzo silnie z innymi służbami, z Krajową Administracją Skarbową, z prokuraturą. W ramach programu, który prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Droga do Czystego Środowiska, prowadzimy szkolenia, współpracujemy. Ostatnia sytuacja w tym roku, kiedy mamy zwiększoną ilość pożarów na składowiskach, także jest przedmiotem nie tylko analiz, ale prac w zespołu. Pracujemy ze strażakami tak, aby znaleźć wszystkie luki w prawie, które jeszcze mogą stymulować tego typu zachowania. Zachowania tak naprawdę, szanowni państwo, przestępcze, bo mówimy tutaj o przestępstwie przeciwko środowisku, a w środowisku żyją też ludzie, tak? Więc jest też ryzyko zdrowia i życia ludzi. Tutaj za to odpowiada sanepid, który może informować o tych kwestiach. Oczywiście na miejscu, poza strażakami, od początku jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który zbiera odczyty ze stacji do monitorowania jakości powietrza i dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym nie doszło do bardzo poważnych przekroczeń, które by bezpośrednio oddziaływały nie tylko na środowisko, ale też na zdrowie i życie ludzi. Ten pożar i ten dym, który unosił się z nas składowiska, był widoczny z bardzo dalekiej odległości, nawet od 30 km. Ale to też mówi o tym, że ten dym po prostu trafił w wyższe partie atmosfery i tam następowało jego rozproszenie, co w żaden sposób nie usprawiedliwia niefrasobliwości samorządu i co w żaden sposób nie usprawiedliwia tych wszystkich, którzy są za tą sytuację odpowiedzialni. Z tych naszych analiz, które przeprowadziliśmy, a ja pracuję już w Ministerstwie Środowiska od 2 lat, bardzo często pojawia się jeden generalny problem. Osoby, które nie mają wystarczającej ilości środków, nie mogą gospodarować odpadami. Jeśli nie wprowadzimy właściwego zabezpieczenia finansowego dla tego typu podmiotów, jeśli nie będzie zwiększonego nadzoru po stronie samorządów, do takiej sytuacji może dochodzić, czego nie chcemy. I nikt nie chce, dlatego, jak wiem, strażacy przeprowadzili cynk kontrolny wszystkich składowisk w przeciągu ostatnich 2 lat. My w porozumieniu z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska i ze strażakami
te gorące punkty, które są w naszych danych, zostaną skontrolowane. Ale zauważcie Państwo przykład także tej instalacji. Kiedy zaczynamy działać, kiedy interesują się tym media, także grupy przestępcze zaczynają się bać. Nie stoimy w miejscu, szykujemy bazę danych odpadowych, dzięki której będziemy śledzić masę odpadów. Specjalny program informatyczny, którego kolejne moduły są dobudowywane. To też budzi w wielu przestępcach strach, ponieważ trudno będzie do tego typu procedury, do tego procederu prowadzić. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Rynek chiński zamknął się dla odpadów, stąd zwiększona ilość odpadów może trafiać także do naszego kraju. Ale tu mówię, ściśle współpracujemy także ze Strażą Graniczną, z innymi służbami, ale pamiętajmy, że nie przy każdej ciężarówce nie postawimy inspektora, więc bardzo ważne jest to, żeby na każdym etapie ten łańcuch bezpieczeństwa ekologicznego musi być twardy i mocny, tak aby ten łańcuch bezpieczeństwa poczuły wszystkie zorganizowane grupy przestępcze, mafia śmieciowa, która niestety nie odpuszcza, ale my też nie odpuścimy. Trzeba pamiętać, że te osoby, które są właścicielami, które gospodarują odpadami, one są odpowiedzialne i nie może być też tak, że ktoś będzie prowadził działalność w zakresie gospodarki odpadami i potem okaże się, że w sytuacji takiej on nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To trzeba zadać konkretne pytania dotyczące zabezpieczenia odpadów, które zostały tu zgromadzone. Głównie z informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że są to odpady zgromadzone z Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, od początku maja ta instalacja działa bezprawnie. Ten magazyn odpadów działa bezprawnie. I jeśli ta osoba czuje się poszkodowana, to powinna przemyśleć na etapie rozwoju biznesu, a nie po prostu w tym momencie pudrować tą sytuację, która nie jest do zapudrowania, a na pewno stosowne służby staną na wysokości zadania i te osoby zostały pociągnięte do odpowiedzialności, tak jak w każdym innym przypadku, kiedy miało miejsce do podpalenie odpadów, to się przestanie po prostu opłacać. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złoży do prezydenta miasta Zgierza interpelację, która będzie powodowała przyspieszenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, bo jest to niedopuszczalne, że dla tak strategicznego fragmentu miasta nie ma tego planu. My jako Radni Prawa i Sprawiedliwości już w poprzednich latach podnosiliśmy temat planu dla tej części miasta. Chcemy, żeby mieszkańcy miasta czuli się bezpiecznie, dlatego taki plan powinien powstać nie tylko w tym miejscu, ale przede wszystkim właśnie w tym. Szanowni Państwo, serdecznie witam. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości powiatu zgierskiego składa wniosek o odwołanie starosty zgierskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, my jako Radni Prawa i Sprawiedliwości monitorowaliśmy już dużo wcześniej tą sytuację, która miała tutaj miejsce. Proszę Państwa, na Komisji Bezpieczeństwa, która była tutaj zorganizowana w terenie, zgłaszaliśmy wysokiego napięcia linie, zakłady, które mają w swoich zasobach materiały niebezpieczne, zagrożenie podnośników, które, proszę Państwa, pracowały pod tymi liniami, to było widać. Te materiały, te niebezpieczne substancje, te śmieci zostały tu zwożone i my sugerowaliśmy, żeby starosta zrobił kontrolę, żeby starosta reagował bardzo, bardzo opornie, mało tego tłumaczył, opieszale tłumaczył, że przepisy. Nie, proszę Państwa, w tego typu sytuacjach, gdzie my mówiliśmy już, proszę Państwa, na komisji miesiąc temu, że dojdzie do pożaru, to jest tylko kwestia czasu, że te materiały są tutaj zwożone, że one w zastraszającym tempie zwiększają swoją powierzchnią, całą tą tutaj objętość terenu i stało się, nie słuchali nas. Jarota nie słucha radnych powiatu zgierskiego, starosta Jarota, który traktuje powiat jak prywatny folwark. My jako radni oprócz tej inwestycji składamy jeszcze tu w uzasadnieniu, proszę Państwa, wiele innych nieprawidłowości, jakie są w powiecie zgierskim. My tego nie zostawimy, bo starosta, myśląc, że ma większość, czuje się bezkarnie. Dlatego ten wniosek dzisiaj zostanie złożony przez nas radnych i my jako Radni Prawa i Sprawiedliwości jeszcze raz podkreślam, nie pozwoliliśmy, nie pozwolimy, bo to już jest po prostu przegięcie. Bogdan Jarota, starosta zgierski, pod którego adresem słyszeliście Państwo przed chwilą wiele zarzutów, broni się i nie zamierza ustępować ze stanowiska. Partia Razem woła Pana dymisji, zdaje się, że PiS też. Pan się poda do dymisji? Po prostu ja na tą chwilę nie widzę powodów. Jest sprawa w prokuraturze, prokuratura oceni tą całe działania i wtedy zobaczymy. Wydał Pan jednakowoż pozwolenie na to składowisko, które płonie? Oczywiście, że wydałem pozwolenie na składowanie tych odpadów, ale chcę powiedzieć tutaj jednoznacznie, że to jest czynność administracyjna.
tylko w 3 przypadkach można nie wydać pozwolenia na składowanie, zbieranie i składowanie odpadów. To jest wtedy, gdy jest bezpośrednie zagrożenie życia, jeżeli jest niezgodne z planem ochrony środowiska oraz, przepraszam, niezgodne tylko z gospodarką odpadami oraz gdy jest niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. To są 3 przypadki. Żaden z przypadków nie był adekwatny do tej sytuacji, ponieważ my wydając pozwolenie działamy przede wszystkim na dokumentach, a w dokumentach podmiot opisuje zamierzony sposób gospodarowania. Zamierzony to znaczy opisany. Opisany sposób, co on zamierza robić. Oczywiście podmiot składając opisuje, co zamierza zrobić i to zawsze jest zgodne, no bo trudno, żeby napisał, że będzie coś niezgodne z przepisami. Jakieś kontrole z waszej strony były? Sprawdzaliście, czy to składowisko działa tak, jak właśnie w tych dokumentach złożonych przewidywano? Czy może w jakimś szerszym zakresie, czy przede wszystkim te zasady związane z bezpieczeństwem, no jak widać tym razem coś nie zadziałało i pożar wybuchł, były przestrzegane? Powiem tak, oczywiście robiliśmy kontrolę, przy czym oczywistą sprawą jest, że niestety nasze służby ochrony środowiska mają niewielkie uprawnienia co do przeprowadzenia kontroli. Praktycznie trzeba występować do podmiotu, utrzymać zgodę na wejście, a de facto jak wejdą i tak niewiele mogą zrobić. Oczywiście poza cofnięciem decyzji, gdyby zaszły takie przesłanki. Od 1 maja już tej decyzji zgody nie było. Od 1 maja firma działała nielegalnie, czyli to podkreślam jednoznacznie, że to działa do 30 kwietnia była koncesja. Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie myśmy oprócz tego, że sami kontrolowali, jeszcze występowaliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który od 5 kwietnia do 18 maja był na tym terenie, kontrolował tą przecież firmę i praktycznie Inspektor Ochrony Środowiska może zawiesić działalność danej firmy, bo to wynika z przepisów z ustawy. Jak to się ma, jak się słucha na konferencjach prasowych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który mówi, że apelował, słał monity do wszystkich instytucji, do prokurator, do starostwa, zostaliście też wymienieni i wy nic nie zrobiliście, a on tak bardzo, bardzo chciał, żeby tą działalność zablokować. Nagle się okazuje, że ta kontrola nic nie przyniosła. To znaczy powiem tak, że wojewódzki inspektor 2 razy kontrolował i w pierwszym przypadku była niezgodność kodów odpadów i praktycznie były tam jakieś nałożone kary rzędu 200 czy 300 zł. W drugim, tym ostatnim już przed samym tym, praktycznie też nie było jakichś tam wielkich naruszeń wykazanych, także nie. No jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że również prosiliśmy Straż Pożarną o kontrolę i taka kontrola między 25 a 30 kwietnia się odbyła, jak też również 12 kwietnia powiadomiliśmy prokuraturę rejonową w Zgierzu o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zagrożeniem przeciwpożarowym. Myśmy spodziewali się tego, że może dojść właśnie do takiej sytuacji, słysząc co się dzieje w kraju, że takie składowiska niestety płoną. Pan słowem nie ma sobie nic do zarzucenia? Ja powiem tak, zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, co nam daje ustawa. Ja oczywiście chcę powiedzieć jedno, że nasze przepisy, szczególnie ustawa o odpadach, jest zbyt liberalna. Nie można traktować tak samo podmiotu gospodarczego, który powiedzmy produkuje buty, niż z podmiotem, który zajmuje się zbiórką i składowaniem odpadów. Myślę, że dzisiaj zresztą na konferencji wiceminister, który był tutaj u nas w Zgierzu, jasno to podkreślił, że przepisy niestety nie są doskonałe i ministerstwo postara się, ażeby do końca roku były nowe przepisy odnośnie tej kwestii. Wiele pretensji i zarzutów ze strony mieszkańców i polityków opozycji pada też pod adresem prezydenta miasta. Dziś rozmawialiśmy z nim o tym, czy ma w sobie tej sprawie coś do zarzucenia i jakie działania podjąłby zapobiec tej sytuacji.
Urząd Miasta nie czuje się winny w tej sytuacji. Szanowni Państwo, trudno czuć się winny w zakresie podejmowania działań, jakie od początku, od tamtego roku, jeszcze przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, apelowaliśmy, występowałem z wielokrotnymi pismami w toku już dalszych czynności po wydaniu decyzji, jak również przed tym wszystkim występował w marcu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który stwierdził, że już są gromadzone odpady jeszcze przed wydaniem decyzji. W kwietniu mimo wszystko tą decyzję wydano. Nie ma tutaj co się zasłaniać planami miejscowymi, jakimikolwiek unormowaniami prawnymi w innym zakresie. Po pierwsze, plan miejscowy jest pewnym rozwiązaniem alternatywnym, ale dla jak gdyby kwestii związanych z niewydaniem decyzji organ prowadzący Starostwo Powiatowe w Zgierzu miał możliwość, stosowując przepisy ochrony środowiska, przepisy o odpadach, powstrzymać, nie wydać tej decyzji, powołując się na możliwe występowanie zagrożenia w najbliższym otoczeniu. W otoczeniu tego składowiska znajdowały się bowiem firmy, które mają pozwolenia na poświadczenie działalności. Są to działalności często związane z różnego rodzaju przemysłem chemicznym, tak jakby firma Brentag, która mogła być i była zagrożona na bezpośrednie niebezpieczeństwo działania tego ognia. Całe szczęście udało się uchronić przed tymi negatywnymi konsekwencjami. Stąd też oczywiście można mówić i powoływać się na wiele elementów podnoszonych, że należy unormować pewne rzeczy. My, jak dobrze pamiętamy, w naszym mieście jesteśmy w toku, czego przez wiele lat nie udało się zrealizować, uchwalania planów miejscowych po uchwaleniu studium w 2015 roku. Dzisiaj mogę powiedzieć, po wyłożeniu 30 maja, które nastąpi, planu miejscowego, plan ten będzie mógł być uchwalony na sesji sierpniowej w ostatecznym kształcie, w ostatecznym formie, po licznych konieczności poprawienia ze względu na zmianę przepisów prawa, chociażby kwestii realnych sytuacji związanych z istniejącym w terenie przedsiębiorstwami pojawiającymi się zmianami terenowymi, które wymusiły ponowne uzgadnianie, opiniowanie planu miejscowego, ale on nie będzie jak gdyby ograniczał możliwości realizacji działań już tam istniejących. On będzie tylko ograniczał działania dla podmiotów o szczególnie oddziałujących na środowisko, niebezpiecznych dla tego środowiska. Z takim przypadkiem nie mieliśmy do czynienia, ponieważ podmiot tam istniał, dostał nowe decyzje, nowe zgody i mógł formalnie dalej prowadzić swoją działalność. Chociaż w 30 kwietnia bieżącego roku stracił tę decyzję, nie uzyskał jej do tej pory i nadal gromadził odpady nielegalnie. Obecnie jesteśmy w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej na samym składowisku. W tej chwili można powiedzieć, sytuacja jest bardzo opanowana. Trwa dogaszanie tego pożaru. Najtrudniejszą sytuację mieliśmy w piątek wieczorem i w sobotę w godzinach porannych. To wszystko przez zakres i skalę tego składowiska z ilości zgromadzonych tam odpadów. Dzisiaj można powiedzieć, sytuacja odwraca się na korzyść naszą. W tej chwili mamy ograniczone już ilości wydobywanego się dymu. Ten dym, jeżeli już gromadzi się w najbliższym otoczeniu ze względu na przytłumienie i gaszenie tego pożaru. Natomiast cały czas jest kwestia porządkowania i realizacji czynności na miejscu. Pracuje ciężki sprzęt od służb ratowniczo-gaśniczych, który przez działanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przy współpracy tutaj z powiatem, z wojewodą, jest rozdysponowane na miejsce dla potrzeby straży pożarnej. Miasto zapewniło ze swojej strony w części posiłki, część paliwo do samochodów, również przede wszystkim do tych maszyn pracujących, operatorów i same maszyny. To wszystko pozwala, że wyrobisko jest rozbierane, dogaszane, a tym samym jest szansa na zakończenie w miarę szybko tych działań. Oczywiście kwestia do samego wygaszenia to pewnie kwestia jeszcze kilku dób, jeżeli chodzi o zakończenie działań. Natomiast dzisiejsze informacje z godzin południowych przedstawiają się bardzo pozytywnie. Nie ma ze strony służb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska komunikatu negatywnego w zakresie oddziaływania na środowisko i naszej sytuacji pod kątem właśnie sfery związanej ze środowiskiem. Myślę, że te działania będą cały czas kontynuowane.
zaangażowane w największym, maksymalnym zakresie po to, jakby jak najszybciej uporać się z problemami. Problemy na początku występowały w zakresie zasilania w energię elektryczną, jak również w dostawie ciepłej wody. Ta kwestia została rozwiązana w sobotę późnym wieczorem. Ciepła woda wróciła do użytkowników. Podłączono również zasilanie awaryjne dla części obszaru parku przemysłowego. W tej chwili trwa przywracanie kwestii związanych z zabezpieczeniem w energię elektryczną. Kwestia jest odtwarzania linii zasilającej, głównej linii zasilającej dla elektrociepłowni, a tym samym dla osób, przedsiębiorców z tego terenu. Działania są podejmowane na miejscu po usunięciu tych pozostałości po odpadach, po spalonych odpadach służby pogotowia energetycznego. PGE wejdą w teren, będą odtwarzać linię zasilającą, która pozwoli na przywrócenie w pełnym zakresie tego prądu na terenie parku przemysłowego. Generalnie możemy powiedzieć, że zbliżamy się do szczęśliwego końca małymi krokami, natomiast jakby nie patrzeć, te wszystkie wcześniejsze apele, wystąpienia w zakresie niedoprowadzenia tego zjawiska przerodziły się w ten najczarniejszy scenariusz, który przewidywaliśmy wszyscy i stały się faktem. Dzisiaj walczymy z tą sytuacją. Idziemy w kierunku, szanowni państwo, stanowiska samorządu zgierskiego, aby powołać właściwą instytucję, która pozwoli, czy też da uprawnienia takim instytucjom jak Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzki czy główny inspektorat, podejmowania działań niejako przymuszających, niejako weryfikujących możliwość przeglądania dokumentów, działania niejako Centralne Biuro Antykorupcyjne z takimi właśnie uprawnieniami, które pozwolą na podejmowanie realnych działań w postaci różnorakich narzędzi przewidzianych w przepisach prawa. Dla nas jest to bardzo ważne, bo na dzień dzisiejszy przepisy są na tyle kulejące i nie dają takiej możliwości chociażby organom administracji, a przede wszystkim służbom ochrony środowiska skutecznie egzekwować i wymuszać stosowanie się do przepisów prawa, czego efekty możemy mieć miejsce w takich zdarzeniach w Zgierzu, czy też w innych w ostatnim czasie ponad 60 zdarzeń w obrębie całego kraju. Suchej nitki nie pozostawiają na prezydencie i staroście z kolei miejscy i powiatowi radni, oczywiście głównie ci z opozycji. Oczywiście winien bezpośrednio jest podpalacz tej sytuacji, natomiast tego, co wcześniej się wydarzyło, ja myślę, że wszyscy po kolei są winni. Znaczy od momentu, kiedy została wydana decyzja o warunkach, planu zagospodarowania przestrzennego, przez podpisanie umowy dzierżawy, bo ktoś tą działkę wydzierżawił. Potem wydanie pozwolenia na budowę, a przede wszystkim niedopilnowanie tego, co się działo po tym już, tak? Bo to było gołym okiem widać. Myśmy, ja będę mówił za siebie, kilkakrotnie wskazywali tę rosnącą górę śmieci, żeby nie było, że tylko ja. Wielu radnych to mówiło. Podobno wszystko było zgodnie z prawem i z wydanymi pozwoleniami. To znaczy, to jest taki syndrom chyba wszystkich władz, instytucji, że wszystko, a u mnie w papierach się zgadzało. W Wiosiowi się zgadzało, dzisiaj oglądałem konferencję tam któregoś zastępcy ministra środowiska, który mówi, że wiemy, pracujemy, będziemy, uszczelniamy i tak dalej. Nie? Wszyscy funkcjonują w ten sposób, żeby siebie i tylko siebie zabezpieczyć papierowo. Natomiast no, cały problem, który powstał dużo, dużo wcześniej już, tak, no, to widać było i po ekoboruncie, po tym składowisku, że to jest, znaczy, no, że tak niestety ludzie funkcjonują i zaufanie co do firmy, która ma kapitału zakładowego 5000 zł, no delikatnie mówiąc, ja bym ograniczył, nie? Natomiast czy no, musiał, nie musiał, to teraz oczywiście jest przedwyborcza walka. Ja dodam, że nie startuję w wyborach i nie opowiadam się za żadną ze stron i nie będę przykładał ani jednej, ani drugiej, a jeżeli to obu naraz stroną. Pana zdaniem, jako radnego opozycyjnego w Radzie Powiatu Zgierskiego, starosta powinien wydawać pozwolenia na tego typu działalność na terenie Zgierza, czy nie? Nie jestem radnym opozycyjnym, jestem radnym niezależnym. Znaczy, że ja nie przeglądałem dokładnie tego pozwolenia, natomiast z tego, co wynika, bo się wielokrotnie pytaliśmy, wszystko w papierach się zgadzało. I ja nawet zasugerowałem, no, że skoro jest w papierach tak, ale w papierach też jest napisane, że powinien być recykling tam robiony, a tego nie ma, jest tylko składowanie. I no, oczywiście były odpowiedzi, że to, no, to zgłaszaliśmy, mandat karny dostali za zagrożenie, jakieś
jakieś minimalne przeciwpożarowe, bo tam czajnik był niezabezpieczony czy coś, w wysokości mandat 500 zł dodam, to ja nam mówię, ja się dziwię, że ta firma sobie stałego zlecenia nie zrobiła na te mandaty co miesiąc, żeby mieć święty spokój. Natomiast rzekomo Wioś, który ostrzegał, ale też głowę schował w piasek, znaczy i starosta mógł to monitorować, i miasto to mogło monitorować, a nie robili tego, i Wioś to mógł monitorować, bo... Kontrola była ostatnia 8 maja się zakończyła z Wiosiu. Znaczy 8 maja z Wiosiu się zakończyła i wskazała, że jest wszystko w porządku, tak? Mniej więcej. No mniej więcej. I o tym właśnie mówię, że wszystko się w papierach zgadza, tak? Bo to, że w pozwoleniu mieli zbieranie, tak, zbierali, nie? Problem jest gdzie? Systemowy, gdzieś wyżej na poziomie parlamentu powinny zostać wprowadzone określone zmiany w przepisach? Znaczy na poziomie parlamentu bezwzględnie, bo jak dzisiaj słuchałem tego tam z Ministerstwa Środowiska człowieka, pracujemy już tu do końca roku, będziemy, uszczelnimy, zrobimy, zabezpieczymy. 2 dni nieraz Sejmowi wystarcza, żeby przepchnąć jakąś ustawę. No to już nie wiem, co się musi jeszcze wydarzyć, żeby to zrobić szybko i rzetelnie. Bo gdyby nie ten pożar, pewnie o sprawie byłoby, no my, ja mówię o sobie teraz, byli tam plus parę osób, byśmy cały czas zgłaszali to na sesji, zgłaszali, aż do większego być może pożaru. Nie? Pan przyniósł ze sobą kuriera z Gierskiego, to celowo? Chcę powiedzieć, że my z kuriera już od 2 lat piszemy właśnie o tym wysypisku odpadów, bo to nie jest wysypisko śmieci, tylko wysypisko odpadów, ponieważ nikt nie wie, co tam na tym wysypisku się znajduje. Prawdopodobnie były przywożone śmieci z różnych krajów Europy, a może i nawet świata. W związku z tym cały czas żeśmy pisali o tym, żeby ktoś zaczął podejmować decyzję w tej sprawie. Zwracaliśmy się do prezydenta miasta. Prezydent moim zdaniem nie zrobił w tej sprawie nic. W związku z tym dzisiaj mamy tego efekt. Jest to po prostu tragedia dla naszego miasta, a chcę jeszcze dodać, że nie dzieje się w mieście nic, co by ostrzegało przed mieszkańców przed tym, co się tutaj wydarzyło, czyli powinna jeździć Straż Miejska, ostrzegać, żeby jak najmniej wychodzić z domu, zamykać okna, bo jak państwo postoją tutaj chwilę, to zaraz poczują, że to są jakieś chemiczne rzeczy, które po prostu wchłaniają się w skórę i są szkodliwe na pewno dla dzieci, dla dorosłych, bo nikt nie wie, co tam w tej bombie ekologicznej się mieści. To jest błąd też, że wcześniej nie przeprowadzono takich analiz, żeby sprawdzić, co na tym składowisku się znajduje. To składowisko w zasadzie jest oficjalnie zamknięte 30 kwietnia, no ale tam się nic nie działo. Prawdopodobnie jeszcze przywożono po tym terminie odpady. I te odpady są zagrożeniem dla całego miasta na wiele, wiele lat. Prezydent miasta nie podjął tutaj żadnych działań, żeby zapobiec temu, co się właśnie w tej chwili wydarzyło. Były tylko takie przepychanki. To nie ja, to starosta. No nie można tak mówić. Gospodarzem miasta jest prezydent. Najważniejsza sprawa, że nie ma planu zagospodarowania dla tej części. My wielokrotnie zwracaliśmy prezydentowi uwagę jako opozycja, żeby przeznaczyć fundusze na wykonanie planów zagospodarowania, bo to jest ważne. Po pierwsze zacznijmy od tego, że czas wreszcie ludziom powiedzieć, jak ta sytuacja przebiegała. Tak naprawdę już na etapie wydawania tej decyzji zarówno prezydent się zwracał do starosty, jak i przede wszystkim wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywał starostę do wstrzymania wydawania decyzji, a później do jej cofnięcia. Natomiast jak gdyby tego nie dostrzegano. 10 stycznia, żeby było śmieszniej, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego przeprowadził tu tą kontrolę. Ja dotarłem do protokołu, chociaż on był mocno ukrywany z tej kontroli. To już wtedy, na etapie tej kontroli w styczniu, kiedy tych odpadów było znacząco mniej, można było zauważyć tak naprawdę niewłaściwe składowanie, a żeby było śmieszniej, w tej kontroli zamieszczono zdjęcie sprzętu gaśniczego, czyli jednej gaśnicy stojącej na schodach przy drzwiach, gdzie nawet tabliczka informująca o tym, że w tym miejscu jest gaśnica, stała obok, nie była nawet przyklejona. To jakaś paranoja po prostu ze strony Wydziału Odpowiedzialnego za Ochronę Środowiska. Później tak naprawdę w jednym z pism starosta pisze, że zauważył to dopiero, kiedy Komisja Bezpieczeństwa ściągnęła go w to miejsce, żeby pokazać mu, co się dzieje. Więc tak naprawdę jest pytanie, kto tu zrobił i dlaczego na miesiąc, około miesiąc przed wydaniem tej decyzji, powołano w starostwie specjalny Wydział Ochrony Środowiska, bo on był wydzielony na około miesiąc przed wydaniem tej feralnej decyzji. Wydawało mi się, że po prostu, nie wiem, no, czy może to wywołał bałagan w związku z wywoływaniem tej decyzji, a mówienie o planie zagospodarowania przestrzennego to jest tak naprawdę mydlenie oczu i próba wybielania się, bo
zarówno inspektor, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, jak i prezydent wskazywali, że jest podstawa prawna do niewydawania tej decyzji bez zasłaniania się brakiem planu zagospodarowania przestrzennego. I mówienie teraz w tej chwili o tym, to jest tak naprawdę mówienie, próbowanie tuszowania tego, że komuś w najlepszym wypadku zabrakło tylko i wyłącznie wyobraźni. Na nagranie w naszym studiu zgodził się dziś Artur Kurzyk, właściciel i prezes firmy Greentech Solutions, do której należy feralne składowisko odpadów. Z uwagi na swoje bezpieczeństwo poprosił nas jednak o nieupublicznianie jego wizerunku. Najpierw jednak fragment oświadczenia spółki. W związku z pożarem, który wybuchł na terenie m.in. naszego przedsiębiorstwa położonego w Zgierzu przy ulicy Boruty 21, pragniemy oświadczyć, że jesteśmy zbulwersowani i zszokowani tym zdarzeniem. Tworzywa zgromadzone na terenie naszego przedsiębiorstwa gromadzone były w celu poddania ich recyklingowi w celu produkcji pełnowartościowego produktu – regranulatu z tworzyw sztucznych. Zgromadzony przez naszą firmę surowiec był po segregacji, która wykluczała samozapłon. Jesteśmy przekonani, że do katastrofy doszło w sposób zamierzony i na skutek działania człowieka. Nie wiemy, jaki był cel działania tego człowieka lub tych ludzi. Czy było to tylko bezmyślne, głupie działanie, czy też miało na celu osiągnięcie jakiegoś skutku. Mamy nadzieję, że dowiemy się tego wszyscy, a sprawcy czynu bez względu na pobudki zostaną wykryci i surowo ukarani. W związku z tym złożyliśmy stosowne zawiadomienia do organów ścigania, gdyż czujemy się nie tylko pokrzywdzeni w związku ze szkodami w naszym zakładzie, ale przede wszystkim jako obywatele i członkowie społeczności zamieszkałej na tym terenie jesteśmy oburzeni świadomym narażaniem ludzi na niebezpieczeństwo. Będąc jednym z elementów ekologicznego obiegu substancji wytwarzanych przez człowieka, nie wyobrażamy sobie, jak można dopuścić w sposób świadomy i bezpośredni do powstania zagrożenia dla życia ludzkiego. Jesteśmy gotowi do wszelkiej współpracy z organami ścigania, instytucjami państwowymi, społecznymi oraz organizacjami proekologicznymi czy mediami w celu ustalenia sprawców tego czynu i postawienia ich przed obliczem sprawiedliwości. Nasza działalność oparta była na decyzjach prawnych starosty powiatu zgierskiego. Podawane ilości surowców, kwoty uzyskiwane za nie są nieprawdziwe i nie odpowiadają faktom. Panie prezesie, wyrok publiczny już na pana, zdaje się, został wydany, szczególnie jak się czyta to wszystko, co w internecie się pojawia. Tymczasem, jak niektórzy sugerowali, także w mediach, nie uciekł pan za granicę, a wręcz był pan obecny, zdaje się, na miejscu akcji. Tak, oczywiście. Godzinę po wzięciu informacji o pożarze, który się rozpoczął, byłem do późnych godzin porannych cały czas na miejscu zdarzenia. Pomagałem strażakom, pomagałem udostępniać dostęp do wszystkich pomieszczeń, jak również pomagałem znosić butle acetylenowo-tlenowe, wszystkie niebezpieczne elementy, które mogły ulec wybuchowi. Byłem do dyspozycji wszystkich służb, które były na miejscu. Nie boi się pan sprawy karnej w tej całej sytuacji w tym momencie, bo zdaje się, że pan sam też złożył doniesienia do odpowiednich służb. Oczywiście, że tak. W sobotę złożyłem doniesienie o możliwości popełnienia, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury w Zgierzu. Ja nie boję się, nie mam sobie nic do zarzucenia. Dlaczego składował pan te tysiące ton odpadów bez instalacji do ich utylizacji? Tysiące, a dokładnie 20 tysięcy ton odpadów. Mówiono o 50. Mówiono o 50. Ewidentne kłamstwo i manipulacja dziennikarska. Być może również manipulacja urzędów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu 8 maja zakończył kontrolę w naszej firmie. Dostał pełną dokumentację, dostał ewidencję przyjętych odpadów. Było ich około 20 tysięcy. Dlaczego je przyjmowałem? Przyjmowałem je w celu dalszego poddania do recyklingu, z uwagi na to, iż jesteśmy w trakcie budowy innowacyjnej, potężnej instalacji do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych, ze zmieszanych odpadów. Ale pan budował tą instalację, a najpierw może należało ją uruchomić, a potem dopiero składować te odpady i przetwarzać na bieżąco. Logika by na to wskazywała, natomiast kwestie organizacji pracy i kwestie ekonomiczne, które się pokazały, zamknął się rynek chiński na odpady, na możliwość przyjęcia odpadów. Można je było w miarę ekonomicznych warunkach przyjąć, oczywiście nie za dopłaty, które są podawane w mediach, tylko za dużo niższe kwoty, bo przyjmowaliśmy wyselekcjonowane i bardzo dobrej jakości odpady z tworzyw sztucznych.
Miałem na to czas po prostu. Instalacja była w budowie. To było zgodne z prawem? Oczywiście, że tak. Posiadałem na to wszystkie decyzje. Począwszy od decyzji marszałka województwa łódzkiego na odzysk i recykling odpadów w Łodzi, poprzez decyzję starosty Zgierskiego na zbieranie, na tymczasowe magazynowanie odpadów. Mówi pan, że były kontrole u pana na tym składowisku, a jednocześnie słuchając wypowiedzi choćby dyrektora WIOŚ-u, no ma się wrażenie, że jakby tych kontroli nie było. Zresztą była informacja i od tego się wszystko zaczęło, że wtedy, kiedy już cofnięto panu koncesję na składowanie tych odpadów, czyli od 1 maja, dalej je pan woził na teren składowiska. Zgadza się. Decyzja, kontrola WIOŚ-u, która odbyła się na terenie mojej firmy, wykazała drobne zaniedbania, przepraszam bardzo. Natomiast te zaniedbania były, że tak powiem, nieumyślnymi, drobnymi potknięciami, czyli nie wpisanie jednego z tysiąca transportów, które dotarły do ewidencji odpadów, czy nie zgłoszenie w porę sprawozdania do marszałka województwa łódzkiego o ilości zmagazynowanych odpadów w ostatnim roku. To już zostało naprawione. No nie wiązało się to bezpośrednio z tą tragedią i z tą katastrofą, która się zdarzyła. Pan twierdzi, że po 1 maja nie wwoził pan żadnych dodatkowych... Po 28 kwietnia ani kilogram odpadów nie trafił na teren mojej firmy. Oczywiście dodam tutaj może, na sąsiedniej działce istnieje firma, która zajmuje się również zbieraniem odpadów, nie z zagranicy, natomiast z Polski, magazynowaniem odpadów. I do tej firmy, z tego co wiem, przyjechało kilka transportów w miesiącu maju, ale to było kilka sztuk. Firma ta posiada decyzję do końca lipca na magazynowanie odpadów. Pan uważa, że dołożył wszelkich starań, by nie doszło do tej katastrofy, do tego, co się wydarzyło i właściwie cały czas trwa? Starałem się robić wszystko. Uważam, że starałem się maksymalnie niwelować jakiekolwiek możliwości tego typu wystąpienia, tego typu zjawiska. Jestem po kontroli Straży Pożarnej. Oczywiście po kontroli okazało się, że część odpadów, które były zmagazynowane, nie leżały w tym miejscu, które należało. Natomiast wynikało to z faktu, iż na terenie placu, na którym to magazynowałem, następowała rozbiórka hali, która zagrażała zdrowiu i życiu ludzi. I odpady, które leżały w tym miejscu dookoła tej hali, musiały zostać usunięte i przesunięte na bok z racji prac trwających, rozbiórkowych prac trwających. Właśnie te prace dopiero co się zakończyły. Zacząłem już po kontroli Straży Pożarnej układać te odpady należycie. Zostały robione drogi przeciwpożarowe. Brakło nam jakichś 3 dni, żeby to wszystko już było na najwyższym poziomie. Kiedy pan planował uruchomić linię do przetwarzania tych odpadów? Planowałem troszkę wcześniej, niestety jest to bardzo wielomilionowa inwestycja, na której nie mieliśmy w pełni zapewnionych środków. W związku z tym w tej chwili planujemy, że ta instalacja zostanie odpalana gdzieś mniej więcej pod koniec roku. Będzie pan miał co przetwarzać, bo zdaje się, że się już przetworzyło, a raczej poszło z dymem wszystko. No teraz pozostaje to moim problemem, bo byłem przekonany, że... Pan będzie musiał po to posprzątać. Zgadza się, zdaję sobie z tego sprawę. To też są koszty. Zdaję sobie z tego sprawę. Będę robił wszystko, żeby tutaj doprowadzić to wszystko do stanu. Nie ucieknie pan za granicę. Nie zamierzam i nie zamierzałem nigdy. Natomiast myślę, że jak instalacja powstanie, no trudno będzie, trzeba robić wszystko w dwojaki sposób. I zajmować się organizacją surowców i zajmować się organizacją produkcji i sprzedażą regranulatów. Myślałem, że jeden z tych elementów już sobie poradziłem, żeby zapewnić sobie chociaż surowiec na pół roku działania. Dodam tutaj, że nie byłem zainteresowany w żaden sposób pozbyciem się tych odpadów, gdyż odpady, które przywiozłem z zagranicy, podpisałem z wszystkimi firmami, które dostarczały mi te odpady. Miałem podpisane umowy zgodne z konwencją bazylejską i z ustawą dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów, które mówiło o tym, że jeżeli w ciągu 3 lat nie poddam tych odpadów recyklingowi, firmy, które mi je dostarczają, na swój koszt zabiorą do krajów, z których dotarły te odpady z powrotem. To nie był dla mnie żaden problem, jak niektóre media sugerują. Kto jest pana zdaniem, na sam koniec zapytam, tej całej sytuacji, bo wszyscy szukają winnych. No, w pierwszej kolejności oczywiście na panu jako właścicielu się koncentruje uwaga.
poruszenie jest ogromne. No, tych winnych na pewno będą w dalszym ciągu wszyscy szukać, a niektórzy po prostu wskazywać, kto jest pana zdaniem winny tej sytuacji. Pan czy może inni? Ja na pewno nie jestem winny. Kto jest konkretnie winny, to już podejrzewam i pozostawiam to do prokuraturze do wyjaśnienia. Natomiast ja mogę mieć tylko podejrzenia. Z informacji... Rozumiem, że pan twierdzi, że było to celowe podpalenie. Celowe bądź nieumyślne. Tego ale też nie miało prawo się wydarzyć to na przykład w kategorii samozapłonu. To na pewno nie. To na pewno nie. Surowce, które były dostarczane do naszej firmy, przeszły już wstępną segregację w krajach ich wytworzenia. Były to odpady z tworzyw sztucznych. Był to idealny surowiec do produkcji do tego typu maszyny, którą buduję. W związku z tym tworzywa sztuczne bez żadnych dodatków nie ulegają samozapłonom. A jak pan ocenia te wszystkie wystąpienia medialne lokalnych polityków, władz, przedstawicieli urzędów? No i tutaj dochodzimy do pewnych podejrzeń. Moim wrażeniem trwa poligon polityczny. My jesteśmy takim paliwem armatnim dla... Nikt nie lubi mieć składowisk odpadów koło siebie, to oczywiste. To jedna sprawa, natomiast mamy okres przedwyborczy i musimy sobie z tego zdawać sprawę. I osoby, które są zainteresowane być może przejęciem władzy w gminie, mają idealne do tego celu poligon, na którym mogą działać i atakować bieżące władze, które moim zdaniem zrobiły wszystko, żeby to wszystko było zgodne z prawem. My również robiliśmy, naszą działalność prowadziliśmy zgodnie z prawem i przepisami, które wszystko w granicach prawa, które nam pozwalało. Co dalej? Co dalej z panem? Co dalej z firmą? Rozumiem, że ze spokojem pan podchodzi do tego, czy raczej boi się pan, że może to się skończyć jakoś gorzej? Panie redaktorze, w tej chwili czekam na kontakt z prokuraturą, z policją. Będę oczywiście współpracował w pełni i udostępniał wszelkie informacje, dokumenty, w których jestem w posiadaniu. Będę współpracował również z mediami czy wszystkimi instytucjami, które będą potrzebowały jakichkolwiek wyjaśnień czy informacji ode mnie. A co dalej? Firmy nie zamierza pan likwidować. Nie zamierzam. Dziękuję za rozmowę. Jestem prezesem spółki EcoTrading, zajmującej się między innymi handlem regranulatami, czyli surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzącymi z recyklingu. Jestem również współautorem jednego z wniosków patentowych, polegającego na tym, że podlegać będą przerobieniu na regranulat odpady, które w tej chwili nie są przerabiane, ponieważ się do tego nie nadają. Między innymi takimi odpadami mogłyby być te surowce, które były składowane w płonącym składowisku w Zgierzu. Pan jest kontrahentem firmy, która to składowisko prowadziła. Miała właśnie przetwarzać na regranulat te tworzywa sztuczne tam składowane. Jak pan ocenia tą sytuację, która miała miejsce i ma cały czas miejsce? Znaczy, myślę, że to jest przede wszystkim tragedia samej firmy, ludzi, którzy tam pracują oraz zapewne wszystkich mieszkańców Zgierza. Dlatego, że w mojej ocenie nie było żadnego sensu, aby ta firma w jakikolwiek sposób przyczyniła się do tego, co się wydarzyło. Dla pana to też są jakieś straty wymierne, jeśli chodzi o potem, no właśnie, pan nie będzie miał tego regranulatu. No na pewno z tego źródła nie, dlatego oceniamy, że dla nas może nie jest to bezpośrednio strata finansowa, natomiast na pewno opóźni to możliwość rozszerzenia współpracy z firmą, która między innymi tam działała. Pana nie dziwi to, że właściciel, że prezes firmy jednak chce zachować anonimowość, przynajmniej jeśli chodzi o twarz? Ja myślę, że wszyscy obserwujemy, co się dzieje. On już został skazany przez wiele osób. W momencie, kiedy wybuchł pożar, to jest bardzo zła wiadomość dla wielu innych przedsiębiorców, dlatego że może to zabrzmi makabrycznie, ale wydaje mi się, że to jest dopiero początek pożarów, dlatego że właściwie można podpalić jakiekolwiek składowisko i tak wiadomo, że winny będzie właściciel. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście jest przedsiębiorcą nieuczciwym, czy wszystko prowadzi zgodnie z obowiązującym prawem.
Pana zdaniem ta sytuacja zgierska i ten pożar nie wpisuje się w tą sekwencję zdarzeń w całym kraju, które ostatnio mają miejsce? Znaczy, jest bardzo dużo pożarów, natomiast jakie są przyczyny tamtych pożarów, trudno powiedzieć. No tutaj trudno mi uwierzyć, że ten przedsiębiorca w jakikolwiek sposób wpłynął, dlatego że w mojej ocenie, jako też przedsiębiorcy, to nie ma żadnych korzyści dla firmy podpalanie swojego magazynu. To w ogóle jest nielogiczne. Tak. Dodać należy, że firma GreenTech Solutions wyznaczyła nagrodę 20 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu sprawcy podpalenia. A teraz najświeższe informacje o sytuacji na Borucie i możliwych zagrożeniach dla mieszkańców Zgierza. Obecnie sytuacja, jeśli chodzi o pożar, bo to na pewno panią redaktor interesuje, jest opanowana. Zagrożenie ma strefę oddziaływania ograniczoną wyłącznie do miejsca dopalania tlących się tutaj odpadów. Wynosi ona 100 maksymalnie do 200 metrów. Coraz lepiej. No myślę, że niebawem będzie wydany przez nas optymistyczny komunikat, znaczy taki komunikat do godziny 16 na naszej stronie się pojawi. Mam nadzieję, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, że będzie już odwołane zagrożenie, w tym również to prewencyjne zalecenie, aby nie wietrzyć okien, prawda, ograniczyć aktywność na świeżym powietrzu. Według mnie, no to co miało być najgorsze do spalenia, to już się spaliło. No mam nadzieję, że nic nowego nie powstanie. Spójrzmy zatem na prognozę pogody na najbliższe dni, tym bardziej ważnej, bo to od niej zależy teraz poziom zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód. Szczęśliwie dla nas, synoptycy mają raczej dobre wieści. Jutro temperatura maksymalna w cieniu wyniesie 27, a w środę i czwartek 28 stopni Celsjusza. Ma być niemal bezchmurnie, przynajmniej do środy. W czwartek po południu i wieczorem możliwe jednak burze. Noce też ciepłe, do 16 stopni. Ciśnienie zacznie od środy na chwilę spadać. Wiatr z południa i południowego wschodu zmieni w Boże Ciało swój kierunek na północno-wschodni i będzie wiał z prędkością do 24 km na godzinę. Mam nadzieję, że dzisiejsze wydanie trochę uspokoiło Państwa i rzuciło szersze światło na całą sytuację. Do tematu będziemy oczywiście powracać w kolejnych wydaniach programu lokalnego. Najbliższe już w środę, tradycyjnie o 18:30. A dziś na koniec zobaczmy jeszcze, jak ta chyba największa od wielu lat katastrofa w naszym mieście widziana była Państwa oczami, czyli naszych widzów, którzy nadesłali nam swoje nagrania i zdjęcia. Mimo wszystko spokojnego wieczoru życzę. Pozdrawiam.